Siemanko Juliska, z tej strony Maty, witam was w pierwszym odcinku Scar Mechanic Simulator 2018, czyli nowej odsłonie dobrze nam znanego symulatora naprawiania pojazdów osobowych i być może trochę więcej. Szczerze mówiąc, pierwszy raz wchodzę do tej gry, coś z poprzednich gier, wiem czego się możemy spodziewać. Zdążyłem sobie zrobić szybkie ustawienia, trochę myszka mi dziwnie goni, ale miejmy nadzieję, że się do tego przyzwyczaję, albo będzie się to dało zmienić później, bo w ustawieniach nie znalazłem. No i co, no i zaczynamy nową grę. Okej, nazwa profilu, no to dajmy sobie. Dopiszmy się na całego. Pasek postępu. Okej, zaraz zobaczymy, być może nas garaż. Zobaczymy, co nas czeka. Troszeczkę w poprzedniej odsłony grałem. Jakoś niespecjalnie się wciągałem, głównie dlatego, że nie miałem pełnej gry. Po demówkach leciałem. Ale teraz zobaczymy, co mnie czeka. Teraz mam pełną grę. Zobaczymy, co nas czeka. Okej, powitanie, tak. No, czyli na razie początek bardzo podobny do poprzednich wersji. O, co? Co? Ale ja tak nie chcę. Halo. Fajnie, możemy tutaj wulkanizację robić jakąś. Szybka instrukcja obsługi, jak tym się, co się tym robi. Okej, dobra, uznajmy, że wiem, o co chodzi. Będziemy się... Ale ja teraz nie chcę wyważać. Nie chcę, puśćcie mnie. No, no właśnie, Ej, ale czekajcie, bo mi się tutaj coś nie podoba. Czy to sterowanie jest takie dziwne? Tak, takie trochę dziwne. Myślę, dajcie mi chwilę, sobie tutaj to ustawię. Okej, jak już widać, jest już nieco lepiej. Wydaje mi się, że jest nawet lepiej niż było. Tak, jest lepiej. Okej. O, kolejna instrukcja się włączyła. Ściągać do sprzężyn. Okej. Tu jakieś UFO. Dobra. No bo to się nauczymy w trakcie. Wyjdzie w planiu, ale proszę mnie tutaj zostawić. Ja tutaj nie chcę tutoriali. No nie chcę to właśnie. Mamy dwa samochody. Ciekawe. No, znowu podnośnik. Okej, wiem jak działa podnośnik. W górę, w dół. Ciekawe, czy to już są nasze, czy nie nasze. Bo tutaj okej, ale kurczę, ten mnie bardziej interesuje. Nie wiem dlaczego. Znaczy, wiem w sumie dlaczego. I w GTA, i w wszystkich innych tego typu grach zawsze mi się podobały samochody typu Lowrider. I myślę, że tutaj z niego też będzie się dało coś takiego wycisnąć. Ale jak na razie widzimy, ruda szmata żerego równo od podwozia i trzeba będzie coś z tym zrobić. Ale na razie mam tutorial i muszę chyba tak po wszystkim przejść, żeby mi się to wszystko odpuściło. O, proszę mnie to tam zostawić, ja tego nie chcę nigdzie brać. O, widzę, mamy, o kurde, komputer widzę. Okej, komputer to chyba w pierwszej kolejności zmodernizujemy, wsadzimy mu tam jakiegoś GTX-a. Bo z tego co widzę, to tam chyba czasy Celerona i starsze może by, pamięta. No nie, już tu, aha, to coś nowego. Skrzynka z narzędziami, okej, tam sobie można robić narzędzia, znaczy nie robić, tylko w sumie brać. Coś fajnego, tutaj widzę jakieś stoły naprawczy. Okej, to już wiemy, chodźmy dalej. Co my tutaj mamy jeszcze, no, coś tu, o, jest szafa. Nie, ścieżka diagnostyczna. To pewnie tam się wchodzi, tak? To jest wejście do tej? Tak, to jest... O, proszę bardzo, o. A ja już myślałem, że to jest Narnia i tam jest szafa, ale możemy to nazwać taką Narnią. Jest ta ścieżka diagnostyczna, okej, będziemy się tu bawić, ale nie tym razem, chyba. Miejmy nadzieję, albo i... Ten, oponki, dobra, tu już byłem. Wyjazd z garażu, tak, na... O kurczę, ale mamy wielką mapę. Ciekawe, czy trzeba będzie jeździć po części. No zobaczymy. Bo na przedintrze do tej gry
którą wam przypuszczam puszczę przed jeszcze tym odcinkiem, czyli już prawdopodobnie widzieliście. Jest coś takiego jak możliwość kupowania pojazdów, tylko że po te pojazdy tam chyba trzeba sobie pojechać właśnie. Nie ma już tak dobrze, że nam wszystko podadzą na tacy. Żuraw silnikowy, ok, wiem, tym się wyciąga silnik albo i coś innego. Możemy to no, wypuścić mnie z tego, o właśnie. Co tutaj mamy jeszcze? O, tutaj już mamy coś lepszego. Jaka marka? Predator, o kurde, dobra, to widzę, że tamten komputer obejdzie się bez modernizacji. O, dobra, mamy tutaj, tu są chyba bodajże tak zlecenia. Nawet nie czytałem, tylko po prostu strzelałem z obrazka. Okej, no to zlecenia to wiemy, podobnie jak w Train Mechaniku będzie. Tu coś, o tutaj mamy drugi komputer. Ten Sung? Nie, też Predator, o kurde. To poszli ostro, zobaczmy co my tu mamy. Explorer zainstalowany. Przepraszam, Nodel Search. Felki, dobra, to mnie teraz nie interesuje, ale już wiemy co mamy. Wiemy z czym się możemy. Tu bodajże mynia, tak? Do kupienia. Nie, lakiernia, o. Wygląda, no tu też tak trochę izolowane jak mynia. Drzwi, o kurde. Dobra, tam będziemy szprajować kiedy indziej. Albo nie, skład części. Okej, wiem, tam będę trzymał wszystko ten. Co dalej mamy? Tu już byliśmy. Czyli co? Tutorial. Dalej trwa tutorial. I co ja miałem zrobić? Ktoś mi coś powiedział? Tryb demontażu karoserii. Ja wiem jak. Ja chcę pominąć tutorial. Czy chciałbym sobie zrobić jeszcze tak maskę? O, tu będzie dużo roboty. Niestety. Wszystko. A ten chyba jest nawet... O, proszę bardzo. Tutaj jest ładnie zadbany. Dobra, nie będę patrzył. O, chociaż... Nie, myślałem, że ma wyniecone te, ale jednak nie. No tym... No ciekawe, czy mi go zostawią. Ja bym go zostawił i to by nie pożałował. Opiekowałbym się nim. Ależ gdzie tutaj mam dalej cokolwiek zrobić? Halo, halo. W suficie? W suficie raczej dziury nie... O, coś na górze. Jeszcze... Właśnie. No, aha. To trzeba przytrzymać. Co? Może tu może stanąć? Albo może musi być na nim samochód. To też. No, kliknij, aby użyć. No i co? Co, może guziczka trafić? Ło. Nie, to nie to. To akurat nie nic. To tak mogę prawym guziczkiem takie ten. Fajnie. Ale proszę mi to podnieść do góry, halo. O! Udało się. Uhu! No i możemy mu teraz opierdzić opony. Ale zobaczmy jeszcze... O, tutaj jeszcze mnie nie było. Tam jest... Tutaj chyba... A nie, czekaj, to jest diagnostyka? Tu jest diagnostyka. Chyba, że tu jest dalsza część diagnostyki. Nie, tu jest lakiernia. Czyli... Mamy wyjście ewakuacyjne. Czyli jak się co, jakiś olej zapali, to wiemy gdzie uciekać, okej. Ale tutaj, bo te wloty to po to, znaczy te dmuchawy w sumie to są po to, żeby się silniczek nam tam nie przegrzał. Czyli tutaj może będzie się robił jakieś testy wytrzymałościowe silnika albo coś. Bo na turbo czy coś. O, mamy tutaj, o proszę bardzo, plazma jest, wieża jest, stereo. Niestety ze względu na prawa autorskie musiałem się jak zwykle w sumie pozbyć jednego z fajniejszych czasami elementów gry, muzyczki. No i niestety musimy jakoś obejść bez tego. Ale spokojnie damy radę. Skład części, nie no co teraz, może wezmę tą misję, może się coś ruszy jak weźmiemy tą. Chociaż może nam każą wejść na dwór, jeszcze wejdę na dwór, bo może coś mnie tam jeszcze czekać, bo skoro tu tutorial trwa. Aha, czyli nie da się jeździć, tylko będzie się można złomowisko, o to tam będziemy często. Twój garaż, parking mamy niedaleko garażu, dobrze, będzie skąd części podpierdzielać. Salon samochodowy, to tam raczej zbyt często nie będę witał, chyba że po jakieś markowe części do Ferrari. Tor wyścigowy, no zobaczymy, czy tam będziemy, czy w ogóle uda nam się tam czymkolwiek dojechać. Co poskładamy własnymi rękoma. Okej, no to może weźmy w końcu te zlecenia jakieś. Aha, czyli... A przecież to były zlecenia. Możemy tu dać chwilę do ogarnięcia. Można wejść do pulpitu? A, nie ma. Tak dobrze.
Lista zakupów. O, to jest fajne, poręczne. Sklep główny, sklep karesorium. No dobrze, to tutorial trwa, a da się to tutorial. Może kontynuuj? Nie, też nie. I co teraz? Bezpieczniki, no tutaj lepiej się nie bawić. Co teraz? Ja już wiem, o co chodzi w samochodzie. Proszę, że opuścimy go, zobaczymy, czy się coś, że na pewno się coś stanie. Opadnie. O kurde. To mi się już bardziej podoba. No to tak przypuszczałem, że będą ten układ wydechowy. To nie będziemy na razie tego ściągać. Na dół. Może się da karnąć jazdą testową. Weźmiemy to, bo tamto się. No, na dół całkiem proszę. Dobra, tylko teraz jak cię ja otworzę, to. Montażu. O, coś przeglądy. Też nie. No, notatki. Ha, nie ma nic. Dobra. Tablet, o, mamy tableta. Albo, aha, no to okej. To tylnie się da otworzyć. A, ciula. To mędy. Co tu jeszcze mamy? Tryb montażu. Przestaw samochód, o. Wyjście, 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 a poproszę. O, i już jesteśmy na dobrej drodze, żeby otworzyć drzwi. Żeby wejść do środka. Żeby się karnąć gdzieś. Proszę zamknąć drzwi. Nie no, wnętrze eleganckie. O, coś. Dobra. Ktoś tam nam rajduje za drzwiami. Było słychać piskopon. Dobra, tryb normalny. O. A sprzęgło gdzie? Jedźmy, nie wiem gdzie. O, to jest, czy to jest nasz samochód? Jak tak, to fajnie. Poproszę twój garaż, jedźmy na parking. Może się damy karnąć na parkingu? I co? Gdzie jest moje autko? Halo? Halo? Słupki powywracane? Lusterko jest, zobaczymy siebie? Nie, jesteśmy duchem widma, albo wampirem. Dobra. Wyprowadzili nas na manowce. Nie tym razem. No nic, moi drodzy. Zaraz zobaczymy, zobaczymy, co tutaj się jeszcze da zdziałać. Tutorial, cały czas mnie tutorial tutaj, może jak to kliknę? Nie ma. Niech sobie dalej chodzi. Agregat prądotwórczy, niech sobie będzie. Metr, nie, nie, nie. Nie, nie, nie. O, może go przemalujemy? Będzie czerwony, będzie szybszy. Tak, to na pewno. Papierkowa robota mnie nie interesuje. No ten czy ten komputer to wszystko jedno. No nic, widzę, że już na samym początku widzę, że jest dużo więcej funkcji niż w poprzednich wersjach. To jest w sumie logiczne. No i zobaczymy jak to. O, WC-ta nawet mamy. Zobaczymy. Ale już chyba nie w tym odcinku, co się da dalej zrobić, bo nie mam pojęcia o co tu chodzi. Będę sobie musiał rozkminić, albo ktoś mi w komentarzach napisze, jeżeli ktoś to posiada, to na pewno mi napisze, co trzeba zrobić. Bo ja w tym momencie trochę utknąłem, a nie chcę was tutaj męczyć. Więc no cóż, to by było chyba na tyle z tego odcinka. Spróbujemy też troszeczkę innego pożegnania. Spróbujemy czegoś, czego nigdy nie stosowałem. Zobaczymy, jak się to uda. Chociaż to bardziej przy farmingu powinienem stestować, ale zacznijmy od czegoś, trzeba zacząć. Więc momencik, muszę sobie okej, tak. Więc to chyba na tyle z tego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. No i do następnego. Trzymajcie się, cześć.